Tak, i mamy tutaj taki mały prikaz, że skoro to na razie nie chce pójść za 100 zł. Jest 100 zł, mamy 100 zł. Tak. Słuchajcie, ja tu warunków nie ustalam, no to jest taka orkiestrowy, niepisany regulamin, no. Miś policjant ładnie nam się tu prezentuje, ma serduszko zapakowany, nie zmoknie na pewno. Można ma serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tą licytację tego misia chcielibyśmy rozpocząć od, no, 50 zł. Aktywne dzisiaj, jest bardzo 50 złotych. Mamy 50 zł, tak? 50 zł po raz pierwszy. I kto da więcej, kto da 60 zł, mają 50 zł po raz pierwszy. Tam ktoś jest, ma. Jest 70. 80 zł po raz drugi. Uwaga, uwaga, uwaga. 80 zł po raz trzeci. Strzelamy. 20. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy z pompą. Jeden z tutaj z zabaw, od osób, które się bawią tutaj na tym placu. Jak panu się podoba? No jest fajnie, ogólnie dobra akcja. Moim zdaniem Owsiak wykorzystał to, co dzieje w Polakach, czyli takie zrywy na parę dni, na przykład jak było Powstanie Warszawskie czy Solidarność w jakimś sensie, on to wykorzystał bardzo dobrze i to dlatego tak działa z taką pompą, no. A pan już dzisiaj zrzucił coś do puszki? Tak, zrzuciłem, nie powiem ile, bo to jest tajemnica policzynera. Rozumiem, rozumiem pana. A zostaje pan do samego końca, do światełka, do nieba? Nie wiem, nie wiem, jak żona pozwoli. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej Podlaskiej na Placu Wolności. Słyszymy właśnie, jak wszyscy się za nami bawią, świętują, rzucają pieniążki do puszek i czekamy na wielkie światełko do nieba o godzinie 20. Teraz gra jeden z zespołów. Wcześniej odbywała się licytacja. Rozmawialiśmy z montorysiołami z grupy ASG. Będziemy szukać kolejnych. Zbieramy pieniądze na pompy insulinowe dla noworodków oraz matek, które są chore na cukrzycę. Miejmy nadzieję, że pobijemy w tym roku rekord Białej Podlaskiej. Oby było pieniędzy jak najwięcej, zostało jeszcze parę godzin i liczymy na potężną sumę pieniędzy. Z pakieciku koszulkę z logo finału 20. Widzę, że u pana doktora plakietka jest, dumnie wisi, także też pan dzisiaj zbiera na Wielką Orkiestrę. Finał, który dla mnie to jest tym bardziej bardzo istotny, bo dotyczy dzieci małe, dzieci potrzebujące potrzeby, a także matki, które są potencjalnymi kandydatami być matką i choruje na cukrzycę. Otóż te bomby insulinowe, które będą kupione za pieniądze zbierane z tego finału, pomogą, żeby i matka była szczęśliwa, a dziecko było zdrowe, a życie przebiegało normalne. A więc cieszę się bardzo, że tyle ciepłych, dobrych serc w naszym narodzie jest. Nasz bialski oddział neonatologiczny został wyposażony w większości właśnie przez dofinansowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prawda? Prawie 90% sprzętu jest od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także najważniejsze, że nasz oddział nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, no właśnie, a w którym roku pan może przypomnieć dostał tam zaszczytne imię? 7 maja 2010 rok. No proszę. Osobiście Jurek Owsiak przyjechał i dokonał tak zwany chrzest. Czy w tym roku także coś do Białej trafi ze zbiórki Wielkiej Orkiestry? No niewątpliwie. Sprzęt zawsze trafia tam, gdzie jest używany i tam, gdzie jest potrzebny. A więc w naszym oddziale ten sprzęt jest zarówno jest używany i zarówno jest potrzebny. A więc zgodnie z tą zasadą myślę, że też dostaniemy coś. Nie zimno tak cały dzień na dworze zbierać? Wcale nie czuwasz, nie odczuwasz tego zimna, bo to jest jednak grzeje od środka, bo jest dobry cel, dobra idea i dlatego aura, klimat nie jest istotny. Dostaje pan wyrazy wdzięczności właśnie poprzez uratowanie dzieci przez sprzęt Wielkiej Orkiestry? Oczywiście, że dostaniemy dowody wdzięczności. Najpiękniejszy dowód wdzięczności to jest uśmiech rodziców, jak dziecko wychodzi ze szpitala. A takich rzeczy było setek. Trudno mi powiedzieć o liczbach, ale jedną liczbę, co bowiem, która może dać takie odzwierciedlenie, a mianowicie, że w roku zeszłym, 2010, zero umieralności w oddziale noworodków, a w poprzednich latach jesteśmy w czołówce oddziałów na Lubelszczyźnie, gdzie jesteśmy najlepiej spostrzeganym oddziałem. Były prawdy, choć nie całe, w ich już siebie nie poznaję.
oszalałem, więc nie próbuj mnie już bardziej. Nie chcę czekać jeden na nic, to czekanie nie ma granic. Widzę, że Straż Więzienna także zbiera pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Służba Więzienna zbiera również. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy najstarszym zakładem w Polsce, który taką zbiórkę organizuje. I jak się zbiera dzisiaj? Chętnie rzucają ludzie pieniądze do puszki? Chętnie, choć bywało lepiej. Rozumiem, rozumiem. Nie zimno? Tak zbierać? No, jest to przyjemne zimno. 80 zł po raz drugi. Uwaga, uwaga. Licytujemy 180 zł. 200 zł po raz drugi i 200 zł. Pora. Pan tu czekasz. No ale nie widziałem właśnie. Pan potwierdza, że 200 zł. Emilia Dziatłowska. Z Emilią. Kolejna wolontariuszka, która zbiera na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak się zbiera dzisiaj? No całkiem dobrze. Tylko zimno było rano, ale jest już w porządku. Puszka się zapełnia, to się robi coraz cieplej, rozumiem. Tak, dokładnie. Nic przykładu się nie zdarzyło? Wszystko spokojnie się odbywało? Wszystko spokojnie, jak najbardziej, także... I sama dzisiaj zbierasz? Nie, zbierałam z koleżankami, ale już oddały puszki. Już się zapełniły? No nie do końca, ale musiały iść. Po raz pierwszy zbierasz na rzecz orkiestry? Drugi raz. I jak wspominasz poprzedni rok? Też bardzo dobrze. Też byłaś do końca, do światełka, do nieba? Oczywiście. I w tym roku również zostajesz? Zostaję, tak, i mam nadzieję jeszcze zbierać do końca, jak najwięcej. Ciężka puszka? No, teraz już tak. Rano było gorzej. No to się najważniejsze, to najważniejsze. Słuchaj, no to życzę ci, żebyś zapełniła swoją puszkę, a żeby ci się przelewało z niej. Dziękuję bardzo. Jest 110 zł, uwaga, uwaga. Mamy 110 zł, to na 120. Ktoś da 140, za ten kubeczek, uwaga, uwaga, 130 po raz pierwszy, 130 po raz drugi. Jak masz na imię? Ola. Ola, od samego rana, Olu, zbierasz pieniążki? Tak. Nie zimno, nie zmarzłaś? Nie, jest ciepło, ubierałam. Ciężka puszka? Trochę. Ciąży, tak? A zostajesz tutaj na światełko do nieba jeszcze? Tak, zostaję. I jak ci się podoba? Po raz pierwszy zbierasz pieniądze? Nie, już po raz czwarty. Już po raz czwarty, to jesteś weteranką tutaj, no proszę bardzo. I jak wspominasz poprzednie finały Wielkiej Orkiestry? Dobrze, tak. Który najlepszy? Chyba poza tamten rok. Rozumiem, przedostatni czyli, tak? Aha. I sama zbierasz pieniążki, czy z kimś? Nie, czasami z siostrą, czasami z mamą. Jakby ktoś do mnie taki podszedł, powiedzcie, gdzie dziś zbieraliście? Rozmawiam dzisiaj z panem podkomisarzem, rzecznikiem prasowym Białej Policji. Niech pan powie, jak przebiega dzisiejszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej Podlaskiej? Jeżeli chodzi o nasze miasto, tak jak zresztą i w całym kraju, nie zanotowaliśmy na szczęście żadnych incydentów związanych ze zbiórką pieniędzy. Także zbiórka przebiega spokojnie, bezpiecznie. Mam nadzieję, że te ostatnie godziny też w ten sposób dotrwamy do spokojnego zakończenia i z jak największą pulą pieniędzy na koncie Białej Podlaskiej. Widzę, że pan tutaj już też obklejony serduszkami, czyli też pan coś rzucił do puszki? Oczywiście, że wrzuciłem i jak znajdę jeszcze jakiegoś małego brzdąca, bo ja się tutaj kieruję kryterium wzrostu, to na pewno jeszcze wrzucę. Czyli im mniejsze dziecko, tym większy nominał. Tym na większą kwotę może liczyć, tak. Rozumiem, rozumiem. Czyli do tej pory nie było jeszcze żadnych zgłoszeń o jakichś nieprawidłowościach? Nikt nie napadał na wolontariuszy? Nie, nie mieliśmy żadnych kradzieży pieniędzy, żadnych napaści. Mieliśmy jedno zgłoszenie, które okazało się w sumie nieporozumieniem. Dotyczyło daty na identyfikatorze 2011. Jak wiemy, nie jest to data roku zbiórki, ale wydania pozwolenia MSW na przeprowadzenie tej zbiórki. To zostało wyjaśnione i żadnych innych incydentów na naszym terenie nie było. Czy rodzice dzwonią zaniepokojeni na policję, martwiąc się o swoje dzieci, że zbierają tak potężne kwoty pieniędzy do takich tekturowych puszek, że ktoś może ich napaść? Nie mieliśmy takich telefonów, natomiast prawda jest też taka, że dzisiaj zdecydowanie więcej policji jest na ulicach niż w zwykły dzień weekendowy, w zwykłą niedzielę, także policji jest sporo, patrolują policjanci zarówno w radiowozach oznakowanych, jak też policjanci operacyjni w autach nieoznakowanych i pewnie tu w tłumie też się takowi kręcą.
Także tajniacy, jest bezpiecznie. Tajniacy tak zwani. Tak? No tak na nich mówią. My w ostatnich latach co roku uczestniczymy aktywnie w tych aukcjach, przeznaczamy przedmioty, będą jeszcze licytowane gadżety przeznaczone przez policję na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i do samego końca, do światełka, do nieba zostaniemy również tutaj ze zgromadzonymi ludźmi. A czy białska policja, sami policjanci także zbierają do puszek, czy tylko nadzorują? W tym roku nie. Nie zbieraliśmy aktywnie do puszek, chodząc z puszkami, natomiast przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy w komendzie. Te pieniążki zasiliły jedną z puszek dzieci kwestujących w mieście. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Kłaniam się, do widzenia. Żeby umieć żyć. 40 zł po raz pierwszy. 50 mamy od pani tutaj. Jest 60 zł. Powiedz mi malutka, jak masz na imię? Osobiście. Jak? Jula. Jula Mosz. Aha, i co, dzisiaj z tatą zbierasz pieniążki, czy tylko wrzucasz do puszek? Kogoś jest. Wrzucasz do puszek, rozumiem. Jest z nami tutaj rodzina. Wszyscy, kto może, niektórzy niestety się wstydzą. No cóż. To jest właśnie, to są media. Nie wiedzą, co tracą. Nie wiedzą, co tracą. Ale już cała rodzina coś rzuciła do puszki dzisiaj. Oczywiście, dostałem kilkanaście serduszek. Chociaż u pana nie widzę. Tutaj nie, ale mam i na kurteczka. Oczywiście, też są. Nie. I w ten oto sposób kończy się 20. jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy na pompy insulinowe dla matek w ciąży oraz na najnowocześniejszy sprzęt do ratowania noworodków. W Białej Podlaskiej udało się zebrać ponad 60 tysięcy złotych. Całe miasto przyszło zobaczyć światełko do nieba. Na scenie od godziny 17 cały czas działo się wiele, oj wiele. A teraz popatrzmy jeszcze na sztuczne ognie przez momencik.